Wow! Co to za książka? Hej, dzieciaku! Dlaczego tu jesteś? Ale mądrala! Nie wchodź nam w drogę! To chyba nie jest mój szczęśliwy dzień! Czy to był huragan? Ludzie, te karty są dziwne! Co zrobiłaś? To katastrofa! Gdzie są wszystkie karty? Latały tu i tam! Musimy je odzyskać! Tu jest jedna! Co ty robisz? To takie ekscytujące! Po prostu zgubiłam coś? Mój błąd! Co? Zajęcia już się zaczęły. Idź do klasy. Zdobądź karty. To sprawa życia i śmierci. Muszę iść. Sakuro, karty muszą wrócić do książki. Nie, odczep się, ale to ważne. Sakura, co z tobą? Nic, cicho. Hej, co jest nie tak z twoim biurkiem? Boli mnie brzuch. Przepraszam, profesorze, mogę wyjść? Jasne. Dzięki, profesorze. To koniec. Wyłaź natychmiast. Gdzie on jest? Hej, ty wstrętny dzieciaku. Złapię cię. Moja głowa! Co tam się dzieje? Czemu się obijasz? Oto ona, demon ognia! Kto? Nie widzę nikogo! Znaczy, była tam! Brakuje kogoś? Nie możesz mi uciec! Hej, odblokuj drzwi! Co to było? Czyste piekło idzie korytarzem, strzelając ogniem do wszystkich. To karta ognia. Musisz ją złapać, zanim spowoduje kłopoty. Oddaj książkę. Klucz do pieczęci. Daje jej magiczne moce. Sakuro, od tej pory jesteś kartkaptor. Ja? Nie. Nie, nie, nie. Użyj swojej magicznej różdżki. Użyję czegoś fajniejszego. Gaśnicy! Mój błąd? Co tu się dzieje? O nie! Uciekaj! Ruszaj się! O-o! Za mną, Sakuro! Nie pójdę tam! Zabawa z ogniem jest niebezpieczna! Co mam teraz zrobić? Mam pomysł! Do mnie! Spójrz! To jest super! Rzuć! Spójrz na mnie, jestem strażakiem! Więc to oni to zrobili? To nie my! Gdzie się ukrywa? Wyjdź! Kogo szukasz? Już tu jestem! Nie polecisz! Jestem silniejszy niż ty! Jeszcze się przekonamy! Boże grzmotów! Wzywam ciebie! Karta ognia jest moja! Sakuro, jesteś teraz przechwytywaczem kart. Widzisz? Musisz dobrze wyglądać! Co? Usiądź. Zacznijmy od włosów. Na miłość boską! Gotowe! Mam rękę do stylizacji. Wspaniale! Oszalałam na tym punkcie. A teraz zajmiemy się cerą. Żegnajcie, pryszcze. Rostki zniknęły? Czas na makijaż. Czy to zadziałało? Okręć się. A mój błąd. Jestem zbyt silna. Spokojnie. Wiem. Użyję klucza do metamorfozy. Co? Tego?
klucz, który trzyma moce ciemności. Rozkazuję ci dzięki naszemu kontraktowi. Uwolnij mnie! To zadziałało. Zaczynaj! Z jakiegoś powodu czuję się teraz trochę dziwnie. Kero, ty pierwsza. Wow! Hej, jestem Sakura. Hej, to było mokre. Karta wody. Walczmy. Właśnie miałem umyć brzoskwinie. Dziękuję. Teraz nie będziesz się śmiał. Dobry losie. Jesteś mój. Sakuro, użyj różdżki. Teraz jest czas. Wszystko będzie dobrze. Pokaż swój prawdziwy wygląd, magiczna karto. Wow, udało się. Dzięki wielkie, uratowałeś mnie. Ale muszę już iść. Pa, pa. On jest nie z tego świata. Mamy mało czasu. Włóż kartę wody do książki. Tak, sekundę. O nie, nie ma jej. Jak to możliwe? Może ją upuściłaś? Dalej, szukaj. Mniej jęczenia, więcej szukania. Ups. Zgadza się. Jest na korytarzu. Spójrz tam, ja spojrzę tutaj. Moje cenne karty. Nie za dobrze poszło z Sakurą. Muszę to nadrobić. Co to jest? Wiadomość od niego? Spotkajmy się? Dobrze. Candy bar o 6. Ej, gdzie jest karta? Jest tutaj. Szybko. Muszę szybko przygotować się na randkę. O czym ty myślisz? Mamy karty do złapania. Włosy? Całkiem uroczo. Co to jest? Usta. Muszę pachnieć jak bóstwo. Wszystko jest upiększone. Cieszę się, że przyszłaś, Sakuro. Smacznego. Dzięki. To jest naprawdę dobre. Pokażę ci, jak się walczy. Jesteś niesamowity. Mój paragon. Dlaczego tak drogo? To wina Kero. Przepraszam. Nic wielkiego. Proszę, weź, zatrzymaj resztę. Karta wodna? Ty ją ukradłeś. Nie, to nie to, co myślisz. Możesz zabrać wszystkie karty. Przepraszam. Oszukałeś mnie. To było bezczelne. W końcu dostałyśmy magiczne karty. Umieść je tam, gdzie ich miejsce. W porządku. Co? To są pułapki. Magik to oszust. Oberwie mu się. Jestem zła. Zostań. Sama sobie z nim poradzę. Jestem taki dobry we wywoływaniu dramatu. Teraz mam jeszcze więcej kart. Ojejku. Tylko niby dwie. Serio, to dwie ostatnie osoby, które chciałbym zobaczyć. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Hej, wróciłaś. Wszystkie trzy naraz? Cokolwiek. Pomocy. To miłe. Co my tu mamy? Aktywuję wszystkie karty. Zobaczymy, co się stanie. Uwolnijcie swoją sekretną moc. Co się dzieje? Nienawidzę tego. Pomocy. Jest jeszcze jedna karta. Raz kozie śmierć.
magiczne karty były właśnie tutaj. Oddaj plecak. Oj, to był wypadek. Pójdziesz ze mną, łobuzie. To było przypadkiem. Nie chciałam. Krzycz, ile zechcesz. Nie widziałam tu wampira. Co? Frytki. To nie jest krew. Ale ujdzie. Różo. Wampiry są teraz wolne. Wyjdź. O, cudownie. Pa, kochana. Trzymaj się. Do widzenia. A co ze mną? Nie jesteś wampirem. Dokładnie. Znam wyjście. Wampirze, pozdrowienia. Ona myśli, że jest wampirem. Co za przegryw. Nie. Pozwól mi wyjść. Proszę cię, daj łapkę temu filmikowi, żeby mnie uwolniły. Więźniu Kiniu, wyjdź. Udało się. Dziękuję wszystkim. Dokąd idziesz? Muszę tylko zrobić ci zdjęcie. To tyle? A co z wolnością, co? To nie fair. Musisz mnie uwolnić. Jak ja mam stąd wyjść? O, jak zostać wampirem? Mogę to zrobić. Pierwsze zadanie. Zęby. Skąd mam je wziąć? Hej, Megan. Potrzebuję wizyty dentysty. Jasne. Doktorze, mam dla ciebie pacjenta. Pomocy. Boli mnie ząb. Zobaczmy. Zaczekaj. Rękawiczki są moim największym wrogiem. To wszystko, czego potrzebuję. Więc co tam masz? Pokaż. O, jak będziesz gadał, to cię ugryzę. Teraz możesz iść. Pacjentka jest zdrowa, a ja muszę się zbierać. Mam ząbki. Wampir powinien mieć bladą, gładką skórę. Moja jest daleka od ideału. Chciałabym mieć maseczkę. O, a co to? Tak? To są gadżety do pielęgnacji twarzy. Mam farta. Zadziałało. Krostki zniknęły. Ale super. Następnym krokiem jest dokładne umycie twarzy. Ale milutko. Moja buzia lśni czystością. Co tam masz? Gadżety i produkty do pielęgnacji skóry nie są dozwolone. Ale z ciebie paskuda. Zastanawiam się, co mamy do jedzenia. Oto twoje żarcie. Tak, nareszcie. Nie jem takich rzeczy. Wiecie co? Ogórki mogą się przydać. Użyję świeżych ogórków do zrobienia maski pod oczy. Jak fajnie. Wow. Co dalej? Blada, czysta skóra? Jest. Potrzebuję dodatków. Ten jest zupełnie jak jej. Maleńka buteleczka. Sól mówi papa. Witaj, keczupie. Dodam do niego wody. Gotowe. Mój krwawy wisiorek jest gotowy. Czuję wampirzy vibe. Ale jej wisiorek z krwią jest najlepszy. Nie, Kiniu, potrafisz zrobić to lepiej. Teraz to butelka wampirzej krwi. Niesamowicie mi wyszło. Charakterystyczny wampirzy dodatek. Jest. O, mają numer telefonu?
Potrzebuję wampirycznego pogotowia. Hej, proszę, to pilne. Potrzebuję pomocy z makijażem dla wampirów. Dobra, kochanie, coś wymyślę. Hej, to dostawa pizzy dla więźniarki Kini. W porządku. Dzięki. Kiniu, twoja pizza. Ojej, to pizza z dodatkiem kosmetyków. A w sosie są soczewki. Podwójne wow! Teraz mogę szybko zrobić makijaż za pomocą góry od pizzy. Co ty tu robisz? Wow! Niezła przemiana! To wszystko dzięki pizzy? Daj mi kawałek, a cię wypuszczę. Dzięki! Przynajmniej teraz jestem ładna. Mam zrobione oczka i makijaż. Następna na liście jest wampirza fryzurka. Nie, moje włosy zdecydowanie nie przypominają włosów krwiopijcy. Ile tutaj nietoperzy? Co za natręty. Asio! O! Stylizator i kosmetyki. Doceniam to, różo. To jest dla ciebie. Upewnij się, że włosy będą wyglądać bombowo. Co tam jest? Chyba mi się pomyliło. Nic mi nie jest. Nie miałam racji. Do roboty. Włosy. Rzęsy. A ostatnim szlifem będą usta. O, co za jaskrawe oko wampira. Jestem boska. Fryzura wampira. Jest. Hej, różo. Potrzebuję gryza. Jasne, już lecę. Co to za dźwięk? Weź trumnę i gryź. Brzmi nieźle? Wow! Podoba mi się. Dziękuję. Jejciu, to mechaniczna trumna, świetna do stworzenia kreatywnego ugryzienia. Jupi! Jestem profesjonalnym wampirem. W moim więzieniu nie będzie gryzienia. Usuń wszystkie ślady. To prawie zadziałało. Hej, Megan! Ktoś do mnie przyszedł. Jestem tutaj, w sali widzeń. Cześć, Kiniu! W porządku. Możesz iść na rozmowę. Hej, Różo! Już idę. Siemka! Więcej krat? Cieszę się, że cię widzę. Ugryź mnie. Natychmiast. Jasne, żaden problem. To nie działa. O, Różo. Twoje plecy. Pa. Już się chowam. Zrobiłam fryzurę i makijaż. Pilniczek? O tak, muszę zrobić paznokcie. Wampirze pazurki są gotowe. Czas na drzemkę. Ale tu jest niewygodnie. A, tak. Wampiry śpią w trumnach. O rany. To szafka róży. A w niej jest pełno wampirzych rzeczy. To dar od Drakuli. Co się ubrać? Halo, Różo. Pomóż mi stworzyć strój. Jasne, wejdź na FaceTime'a. Muszę zobaczyć, czy pasuje. Odpada. To tym bardziej. Dawaj dalej. Odpada. O nie, zdecydowanie nie. Następna. To jest w sam raz, ale nie. Ups. Co? Za kogo się masz? Chcę odzyskać sukienkę. O, dokładnie tego potrzebowałyśmy. Tak? Szykownie i stylowo. Całuski. I miecz wampira. Jest.
Ostatnim wyzwaniem jest wampirza peleryna. Ale skąd mam ją wziąć? Arriva! Najwyraźniej potrzebujesz mojej pomocy. Potrzebuję peleryny wampira. Proszę. Peleryna? No. Marakasy nie są rozwiązaniem. Ale nietoperz to inna bajka. Proszę, jest jak nowa. O, mam własną pelerynkę? Jesteś kochana, Różo. Jestem twoją dłużniczką. Peleryna? Jest. Ugryzienie to jedyny brakujący element. Rusz się, zanim Megan to zauważy. Megan, nie spuszcza cię z oczu. Gryzienie nie jest dozwolone. Twoje kły są aresztowane. Teraz uwalniamy kujonów. O, a tak chciałam być wampirem. Przestań płakać. Wytrzyj łzy. Masz, to twój stary wygląd. Chcę być wampirem. Bez obaw. Idź na imprezę wampirów, a one ugryzą cię po drodze. Żegnaj, mój mały gryzaczku. W drogę. Megan, wypuść mnie. Jestem tylko kujonką. Okulary, warkocze, pryszcze. Tak, to ma sens. No dobrze, jesteś wolna. Ta impreza jest tylko dla wampirów. Oto mój bilet. Mogę, gryza? Dobrze. Wow, chcę spróbować. O, dziękuję. Czy ja też mogę zostać wampirem? Nie. Ugryź mnie. Szalony fan. No dobra. Zostałam kujonem? Twoja kujońska krew jest zaraźliwa. Bez kłów, bez łupu. O, Drakulo, daj mi siłę. Agnieszko, nie gryź przypadkowych osób. Sio, kujonie. Zadzierasz z moją wampirzą aurą. Też cię odrzucono. Zobacz, co mam. Jak zostać wampirem? Przewodnik, krok po kroku. Kły, ubrania, ugryzienia, peleryny. Idę się uczyć. Mogę do ciebie dołączyć? Też chcę zostać wampirem. No dobrze. Wow. To jest twój wampirzy pokój. Super. To jest fantastyczne. I takie wampirze. Podoba mi się. Dziękuję. To jest moje legowisko wampirów. Rozpoczynamy naszą wampirzą formację. Po pierwsze, wyssijmy te pryszcze. Aha. Nie potrzebuję przygotowań. Zrobię tylko makijaż. Tak, to działa. Wampiry nie mają pryszczy. Moja skóra jest taka gładka. Teraz pianka do mycia. Niesamowite! Wampiry nie mają zmarszczek. Moja skóra błyszczy. Co o tym sądzisz, Kiniu? Jejku! Co jest nie tak? Wszystko. Zetrzyj to. Postępujmy zgodnie z instrukcjami w podręczniku. Zaczniemy od kłów. No dobrze. Potrzebujemy zawodowca. Wow, ten dentysta ma tak wielu pacjentów w VIP. Mr. Beast? A nawet Elon Musk? Hej, ludzie! Czy myślicie, że Elon Musk naprawdę jest wampirem? Napiszcie w komentarzu, co sądzicie. O nie! To jest zbyt straszne. Czy to jest sala tortur? To najgorszy dzień w moim życiu. Nie wchodzę tam. Uspokój się. Ja pójdę pierwsza. Nie, to będzie bolało. Nie odchodź, Kiniu. Gotowe. Co sądzisz o moich nowych kłach? Twoja kolej. Nie bój się. Nie, chwila. Spójrz, już mam kły. Tak, możemy ruszać. Co ty tam przeżuwasz? Gdzie są twoje kły?
Jasiu, nabrałaś mnie? Kochani, pomóżmy Jasi. Polub ten filmik, a Jasi wyrosną kły. Już mi urosły. Widziałaś to? Jesteśmy jak urodzone wampirzyce. Kły są. Następnie ubrania. A nasze stroje nie do końca przypominają wampiry. Zobaczmy, co my tu mamy. Czerwone czy w paski? Nie jesteś babcią Drakuli. Co to? Twoja skarbonka jest pełna możliwości. Nie, potrzebuję tego na studia. No dobrze. Moje nowe zęby. Muszę to rozbić. Ta czaszka ma kość ze stali. Daj mi to. Możesz po prostu ją otworzyć. No, tak. Dobrze. Latające zakupy. Podoba mi się twój nowy styl. Wow. Teraz ja. Przepraszam. To wszystko, co zostało. Co? Jedna przypinka? Nie podoba ci się? To korzystaj z własnych oszczędności. Ja też chcę się przebrać. O, to jest znacznie lepsze. No dobra, wymyśliłyśmy nasze ubrania. Następne jest ugryzienie wampira. Chodźmy spróbować szczęścia przy klubie. Wymyśliłam coś. Sok pomidorowy zamiast krwi. Trzymaj kroplówkę. Oszukamy głównego wampira. Gotowe. Uważaj. Cześć. Pomyślałam, że możesz być spragniona. Mam dla ciebie świeżą krew. Kupiła to. Smacznego. Wegetariańska krew. Co to ma być? Po prostu ugryź mnie w szyję. Nie. Nie dam się na to nabrać. Wynocha. I zabierz ze sobą swoją truciznę. Dlaczego jej się nie spodobało? Kiniu, chcesz zobaczyć magiczną sztuczkę? Czemu to zrobiłaś? To tylko do naszej transformacji. To jest jak peleryna wampira. O, Jasiu, jesteś genialna. Ja też potrzebuję peleryny. No dobrze. Możesz to zabrać. Moja własna pelerynka. Super. Teraz obie wyglądamy jak świetne wampiry. Peleryna? Jest. Teraz soczewki. No dobra, Kiniu, nie bój się. Po prostu włóżmy ten kawałek plastiku bezpośrednio do gałki ocznej. I gotowe. Wygląda ekstra. Mogę też? Nie. Mam dla ciebie coś lepszego. Okulary z czerwonymi soczewkami. Moje życie już nigdy nie będzie takie samo. Podobają ci się? Wykreślamy z listy. Kto zamawiał pizzę? O, to dla mnie. Dziękuję. Ugryź mnie. Jestem pyszna. Co? Nie, znowu ty? Wynocha! Jak możemy zostać ugryzione przez wampira? O, mam pewien pomysł. Możemy to po prostu narysować. No, spójrz. Znalazłaś wampira i mi nie powiedziałaś? Znalazłam marker. Świetny pomysł. Dasz mi troszkę? Super. Ugryzienie wampira jest. Co teraz? Włosy. Wampiry zawsze mają idealne uczesanie. Nie to, co ja. Muszę zrobić nową stylizację. To mój nowy styl. To da mi idealne wampirze włosy. Bez podglądania. Wow, to się nazywa fryz. Mam dla ciebie specjalny dodatek. Jestem królową nietoperzy. Fryzura? Jest.
O nie! Moje usta wyglądają na cienkie i bez życia. Muszę je trochę powiększyć. Co to jest? O! Twoje usta wyglądają na takie duże. Mogę spróbować? Nie. Mam dla ciebie pomadkę do ust dla dzieci. Twoje usta są świetne takie, jakie są. Dzięki! Świetnie wyglądasz, Jasiu. Ty też. Jakie dodatki nosiłaby wampirzyca? Oczywiście perły. Mogę też. Ups. Mój naszyjnik. Przepraszam. Zebrałam wszystko. No już, nie martw się. Lada moment to naprawię. Muszę tylko nawlec perły. Dodaj łączenia, by stworzyć kilka różnych pasm. Czegoś brakuje. Odrobinę czerwieni. Dodaj czerwone kryształy na żyłce. Następnie pomaluj kilka perełek czerwonym lakierem do paznokci. Nie smuć się, Jasiu. Mam też coś dla ciebie. Podoba ci się? Tak. Dziękuję. Następne są paznokcie. Co to jest? Twoje paznokcie. Wyglądają strasznie. Potrzebujesz manikiru. No dobrze. Zrobię fajne wampirze pazurki. Podobają ci się moje paznokcie, Jasiu? Są wampirze. Ja założę rękawiczki. Moje wampirze ręce. Niesamowite. Teraz zróbmy nasz makijaż. Świetnie, zróbmy to. Jesteś cała blada. Myślę, że możemy skreślić dwie ostatnie rzeczy z listy. Więc czy jesteśmy już wampirami? Potrzebna jest torebka. Ta czaszka byłaby idealna. Włożę do niej wszystkie moje rzeczy. Jesteśmy gotowe do wampirowania na całym świecie. Chodźmy! Ojej, są takie wampirze! Chcesz wejść? Znowu ty! Wynoś się! Nie, ty sobie idź! Wow, pobiła ją! Stój! Mówisz do mnie? Pocałunek wampira! O, mój wymarzony wampir!